można nie grozić. Wspomnę, że mówię, Iran nie stać na to, by zatrudniać Amerykanów. Amerykanie nie chcą podbić Iranu. Za Iranem nie stoi żaden blok państw. W związku z tym porównywanie zabójstwa Soleimaniego do ataku, do zamachu na księcia Ferdynanda z 1914 roku i potem wybuchu pierwszego... No można sobie porównywać, ale to przecież to nie jest ten czas, to nie jest ta osoba, nie jest ta moda porównywać na czasie. Także po co to porównywać i po co to w kółko gadać? No może to komuś się spodobać takie porównanie. No ale to wcale nie jest złe. Niech sobie porównuje człowiek do księcia Ferdynanda. Przecież może. Od energii nuklearnej do broni nuklearnej ta droga nie jest wcale tak daleka. No więc widać, że przynajmniej w tym jednym bardzo ważnym temacie trudno raczej oczekiwać w najbliższym czasie jakiegoś porozumienia, jakiegoś kompromisu, wręcz przeciwnie. To prawda. Amerykanie obawiają się, że Iran może zdobyć. Iran jest, politologi nazywa już kwestia programu centralnego państwem drogowym, czyli jest to już państwo, które zdobyło technologię. Ma cały proces wzbogacania uranu od kopalni aż po produkcję uranu wzbogaconego, który może być zastosowany w głowicach nuklearnych. Ma środki przenoszenia, ma rozwinięty system rakietowy, ma agresywną ideologię, która kwestionuje akcje, które bezpieczeństwa w tamtym regionie. No, Iran ma też dobrą historię kwestionowania w ogóle architektury światowej bezpieczeństwa, przecież zaraz po rewolucji islamskiej, na początku lat 80. ubiegłego wieku, Iran w ogóle chciał być przywódcą, czempionem trzeciego świata, nie tylko świata arabskiego w wojnie przeciwko Izraelowi, ale również czempionem świata trzeciego świata, czy państw niezaangażowanych. Czyli Amerykanie obawiają się, że tak bogaty kraj, a trzeba przypomnieć, że pod względem terytorium to jest kraj pięciokrotnie większy od Polski. To jest kraj ponad 80 milionów ludzi. To jest drugi producent gazu na świecie, w tej chwili czwarty producent ropy. Czyli ma potencjał do tego, żeby być mocarstwem światowym. Jeśli to będzie jeszcze to broń nuklearną i przy tej radykalnej ideologii, no Amerykanie słusznie wyrażają obawy, czy taki kraj wtedy nie będzie zawracał nie tylko regionowi, ale światu. Panie ministrze, jak w takim razie rozumieć słowa Donalda Trumpa wypowiedziane podczas tego popołudniowego wystąpienia, no, w którym zaapelował, czy też wezwał państwa natowskie, no, czyli wywołał również do odpowiedzi w jakiejś mierze nasz kraj, do większego zaangażowania na Bliskim Wschodzie? No, ja myślę, że chodziło głównie o Irak bądź Syrię. Utrata Iraku i wycofanie się przez państwa natowskie z Iraku doprowadziłoby do być może do rozpadu tego państwa wojny domowej, na pewno jeszcze większych wpływów Iranu w Iraku poprzez Irak. Iran miałby dostęp do Syrii, do Libanu, wtedy miałby możliwość bezpośredniego ataku na Izrael. Więc wydaje mi się, że Amerykanie mimo wezwań ze strony władz irackich nie ustąpią i nie wycofają się z Iraku. To jest to kluczowe państwo w tej chwili po wstrzymaniu ambicji irańskich. Na Bliskim Wschodzie jest też wiele państw arabskich, które bardziej niż Izrael obawiają się właśnie Iranu. Między innymi to jest Arabia Saudyjska i tutaj jest państw mniejszych z Europy Centralnej. Amerykanie nie tylko trzymają w szachu Iran będąc w Iraku, ale przecież oni gwarantują pokój między Izraelem a Egiptem, nie zawarty 50 lat temu, dofinansowują te państwa. Więc moim zdaniem Amerykanie będą tam w dalszym ciągu i z tego powodu, uważając, że wycofanie się stamtąd może doprowadzić do drastycznie niebezpiecznych zmian również dla Europy, apelują do NATO, do europejskiej części NATO, aby utrzymać tam obecność.
A jaką rolę w tym konflikcie, a właściwie inaczej, nie tyle w konflikcie, co w próbie no, rozwiązania tego konfliktu może odegrać Polska? Ja tutaj odwołuję się oczywiście do słów premiera Morawieckiego, który powiedział, że Polska chce doprowadzić do obniżenia napięć i do dobrze ze swoimi partnerami NATO, ale również poprzez dobre kontakty na Bliskim Wschodzie. Polska dyplomacja zabiegła o to, aby konflikt na Bliskim Wschodzie raczej przygasł niż uległ eskalacji. No, my rzeczywiście możemy no, przynajmniej jakąś drobną cegiełkę do rozwiązania tego problemu dorzucić. Ale rzeczywiście tak. My mamy bardzo rozległą sieć placówek dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie. Mamy placówkę polską, czyli ambasadę w Teheranie. Amerykanie po 1980 roku nie mają tak bezpośrednich kontaktów z Teheranem. Te kontakty z Teheranem dla nich świadczą pewną usługi Szwajcarii, ale może to robić Polska. Mamy ogólne doświadczenie dyplomatyczne. My jesteśmy od kilku dziesięciu lat tam też obecni w różnego rodzaju operacjach po ONZ-u. Byliśmy być na Synaju, byliśmy w Libanie, wróciliśmy teraz do Libanu, byliśmy na górach Gola, czyli na pograniczu izraelsko-syryjskim. Jesteśmy zaangażowani w operacjach antyterrorystycznych, jesteśmy w Iraku, jesteśmy w odpowiedniej stronie Iranu, w Afganistanie. Także no, mamy bardzo duże doświadczenie. Byliśmy przez kilka lat członkiem Rady Bezpieczeństwa, organizowaliśmy w Europie konferencję bliskowschodnią. Ale to, przepraszam, panie ministrze, to właśnie jeżeli wspomniał pan o tej konferencji bliskowschodniej, bo no, po tej konferencji przynajmniej w Polsce sporo sobie jednak obiecywano, po jej zakończeniu pozostały takie wątpliwości, czy rzeczywiście ta konferencja w jakiejś mierze przysłużyła się rozwiązaniu problemu Bliskiego Wschodu? Takie pytania potem stawiano. No, tak, panie redaktorze, ale konflikty na Bliskim Wschodzie toczą się od kilkuset lat. No, Bliski Wschód być może był spokojny, kiedy tam panowało Imperium Osmańskie, które zawaliło się na początku XX wieku. Na początku XX wieku są nieustępne konflikty. I jedna konferencja tak nie rozwiąże. Było wielokrotnie konferencje podejmowane poza Warszawą i w Genewie, w Paryżu i w wielu miastach świata i podejmowali to więksi i bardziej znaczące państwa od nas. No, trzeba próbować po prostu. Polska też jest tym krajem, który, jak powiedziałem, ma pewne atuty, obecność. My nie byliśmy krajem kolonialnym, nie braliśmy stron żadnych. Mamy dobre sytuacje, mamy dobre relacje z Izraelem, mamy dobre relacje z Arabami, których tysiące skończyło studia w Polsce, prawda? Więc no, jesteśmy w gronie państw, które od kilkudziesięciu lat próbują rozwiązać ten czy ów konflikt na Bliskim Wschodzie. Nie widzę tutaj nic groźnego, trzeba próbować. Witold Waszczykowski, były szef MSZ-u i był ambasador Polski w Iranie. W Iranie dużo osób właśnie skończyło studia, ale kraj jakiś taki ciemny, prawda? Ja mówię Boże, no to są te arabskie zakonnice. Czy ona będzie na miotle leciała, czy co? Możliwości do tego, żeby mieć jakiś wpływ na rozwiązanie tego, co się w tej chwili w relacjach pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem dzieje?